Witam, witam Was wszystkich. Już następny dzień mamy. Po 7 rano. Dziś mają przyjść brakujące części do HDS-a. Teraz zarzucimy podporę. I będzie elegancko. Maszynka będzie czekać tylko na te brakujące części. Elegancko. Dziurka w dziurkę, patrz. Z której strony to będzie wychodziło? Od wewnętrznej? Od wewnętrznej, bo to jest tak na okrągło ładnie zrobione. Trzeba tam podejrzeć sam z strony. Tam, do tyłu. Do tyłu, do tyłu. Słuchaj, że można to się uruchomić, zobaczyć czy to chodzi. No dobra, uruchomimy. Tylko o to chodzi, żeby było wiadomo, że wszystko jest git. Git. Chłodno z rana. Routera zapomniałeś pewnie. Kurwa. Czekaj, Samanta jedzie. Nie, dobra. Ale Samanta jedzie na pobranie. Mam inny pomysł. Od Kuby wezmę. Cały, z kartą ze wszystkim. Nie? Bo to nie wiem, czy czasem wiesz w telewizorze, że coś się z aplikacją nie stało, czy coś, że to nie działa. Ale poczekaj, i tak Samanta będzie jechać. Tu weź nie ty, zadzwoń. No to jak. No jak tam chcesz. No tak, o routerze wspomniałem, bo mam problem z routerem, który mam przy telewizorze w chacie, bo zastrajkował, nie działa, nie wiem. Już założyłem drugi, dalej nie działa. Nie chce mi się żadna aplikacja na telewizorze uruchomić. No i Tomek ma jakiś tam nieużywany, mi pożyczy na próbę. Podmienię, zobaczę, czy to jest problem urządzenia, czy może karty SIM. Czy jeszcze coś tam innego, bo YouTube'a nie mogę oglądać w chacie na telewizorze, no wyobraźcie sobie. Wysuń jeszcze raz, podnieś go.
jak widać, lewa strona mostu rozebrana. Wszędzie obecne błoto. Łożysko zniszczone. Tutaj bieżnia zniszczona. Może nie gdzie widać, tu tak napiera łoś od góry, to tu jest bieżnia wyżarta. Nie wiem, czy tu gdzie widać, czy nie. Tu jest podobna sytuacja. Tu już są takie wrzery, więc łożyska są ewidentnie do wymiany. Czekam jeszcze na ofertę na tarcze, bo tarcze są zjechane kompletnie. No, zaraz to będzie wszystko myte i jak częściej będą dostępne, to będziemy to wszystko zamawiać, składać. No, tu u nas jak w kalejdoskopie, kółko się zmienia. Ktoś myśli, że w kółko ta sama śmieciara, ale to już jest inno. O! Na tym ciśniętym? Pójdzie do tyłu? Pójdzie do tyłu? Wprowadzili dzisiaj śmieciary, dużo oleju nakapało. Bo tu operator wczoraj przygrzał w drzewo. Urwał to wszystko, to co widać po tej stronie. Że zaraz bierzemy jakieś łańcuchy i będziemy to prostować. Teraz mamy plan taki, żeby spróbować to wszystko na tych rurach trochę wyciągnąć. Zaczepimy zaraz łańcuch i będziemy to ciągnąć, żeby wyszło na zewnątrz z powrotem. Płaskol na ładnie odszedł, elegancko. Dobra. No i teraz mamy plan, że popchniemy to trochę w tym miejscu, wtedy ten płaskownik się zegnie z powrotem. No i wtedy po prostu te połamane rurki, jak będzie problem je dostać, to wymienię się na węże.
komputer, serwis natychmiast. Nie. Co, ramką popchniemy jakoś? Tak. Dniówka się kończy. Maszynkę mamy też tą zakończoną, przyszły zamki. Tu już jak widzieliście, te przewody wcześniej na warsztacie są pozakuwane do tej lewej podpory. Zamontowany nowy zamek. To jest zamek od siłowników obrotu. Następnie nowy zamek prawego siłownika podpory, bo był pęknięty tutaj na tym korku był pęknięty korpus i sobie to cały czas ciekło. No, tu wszystko ładnie poskręcane. Myślę, że tu już kapać nic nie będzie. No i tam u góry cewka przy zaworze tak samo wymieniona. No, także maszyna jest gotowa do zabrania. Tutaj z tą śmieciarą, co przyjechała dzisiaj awaryjnie, też jest taka trochę sraczka za przeproszeniem, bo jest im potrzebne to na poniedziałek. Szkód się tu trochę narobiło, jak widać. Udało nam się trochę to wszystko wyciągnąć. Tu zobaczcie, jak ten gruby płaskol pękł. To wszystko było, jak było tutaj drzewo zahaczyło, no to jeszcze jest kora od drzewa. Jak zahaczył to kierowca o drzewo, to wszystko poszło aż tu dotąd. Cały ten rozdzielacz doszedł aż w to miejsce. To wszystko się tam przesunęło. Także ile się dało, żeśmy to wyciągnęli, jest trochę to naprostowane. I teraz klient ma mi skołować ten rozdzielacz używany. No i mam niby to w sobotę spróbować ogarnąć, żeby na poniedziałek mieli, ale czy to się uda? Tu są jakieś pourywane kable. Trzeba to rozkręcić, zobaczyć i jakoś poparować. Tutaj jest wyrwany kabel od czujnika stopki. No i urwany ten grzyb od stopu awaryjnego. Ale z tym to można by się jeszcze poradzić, bo go się wyciągnie i po prostu można go sobie tam dokoptować, kiedy będzie chwila wolna. Bo on elektrycznie raczej jest sprawny, sam tylko grzyb się urwał. No i mocowanie kasety. No jedno ocalało, się śruba urwała, a drugie się urwało całkiem. No tutaj leży. No i tu gdzieś z tych rurek na pewno cieknie jeszcze i to będzie trzeba teraz wydedykować gdzie. No tu widzę, że się wysunęła. No tak, dzisiaj cały dzień czekałem na ofertę, się w sumie nie doczekałem. No także ewentualnie tu jeszcze można zrobić tak, że tu się puści wąż. Bo takiego krótkiego to raczej będzie ciężko zakuć, żeby tutaj to połączyć. Się nie wyrobi zakrętu, czyli by trzeba sobie wyjść tak i takiego świńskiego ogona zrobić i wejść tu od góry. Ewentualnie wyjść tu, cyk, 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 cyk i tu kąt prosty. Ale raczej lepiej by było iść do góry i wrócić się z powrotem do niego. Ewentualnie sobie tutaj kolanem trochę przekręcić i wejść tu na wprost. O, wyjść tu i tu, bo to kolano mogę sobie zmienić kąt, bo tu jest nakrętka. No, więc tam, gdzie rury są niesprawne, będzie je trzeba po prostu wyrzucić i zastąpić wężami. Wiadomo, że na rurkach jest to ładniej, wszystko ładnie powyginane, no ale teraz się to wszystko poruinowało. No. I takie to historie. No, udało nam się też poskładać tą skrzynię. Częściowo, właściwie to nie skrzynię robiliśmy, tylko przekazanie napędu i tam jest jakby górna, dolna skrzynia, a jeszcze inaczej, no biegi szybkie, biegi wolne. No jest tutaj poskładane to wszystko. Tu zostało tylko jeszcze nabić uszczelniacze i założyć flansze i przykręcić wał. Z tej strony tak samo jest. O, elegancko. Wezmę jeszcze szmatkę, tylko zakryję te szczeliny, żeby mi tam piachu nie nawiało. No i także skrzynię się udało poskręcać i jest też elegancko. Także bardzo intensywny dzisiaj dzień był, dużo pracy. No jutro Tomek jedzie do klienta do Świdnicy, a ja lecę do Zapoznań kawałek do stabilizatora gruntu MPH 125. Także mamy jutro dzień wyjazdowy. Problemy elektryczne w jednej i w drugiej maszynie. Zobaczymy, czy się uda to wszystko jakoś ogarnąć. Także do zobaczenia przy jakichś tam robótkach. Może jutro zobaczymy.
dzień dobry, witajcie. Już mamy piątek, koniec tygodnia. Jak zwykle powiem, leci ten czas jak wściekły, no ale taka jest prawda, że leci. Ja dzisiaj wystartowałem około 6, jadę w okolice Pniew. Dzisiaj mam robotę przy stabilizatorze gruntu MPH 125. Jest tam problem z jazdą. Maszyna niby jeździ, niby nie jeździ. Nie chce współpracować z operatorem. Także taki temacik. Podejrzewam, że to... Znaczy ja podejrzewam, no tam obsługa podejrzewa bardziej problem jakiś elektryczny. Na miejscu się, myślę, dopiero okaże, jak faktycznie jest. Także zobaczymy się na miejscu. No, a Tomek w tej chwili jest w trasie na Świdnicę. Też ma tam problem elektryczny przy kompaktorze. Także do zobaczenia przy maszynce. O, pojechałem. To jest mój dzisiejszy pacjent. MPH125 Bomag, ładnie odmalowany. Także przebieram się i biorę się za robótkę. O kochani, tu piątek. Tu maszynka ogarnięta. Co miałem sprawdzić, sprawdziłem. Co miałem zrobić, zrobiłem. Za bardzo nic nie pokazywałem, z różnych powodów pokazać tu za wiele nie mogłem. I tyle, także teraz dokończyć pisanie papierów i w drogę. I tak kończymy dzisiejszą dnióweczkę. I taki to sprzęcik się udało coś przy tym zrobić i tym pojeździć. Także do zobaczenia i trzymajcie się. No witajcie w ten piękny, słoneczny dzień, sobotę 13. Musiałem małe przemeblowanie zrobić, bo tamto auto musiałem wystawić, bo mi tu zawadzało. Tu stała śmieciara, nasypiła olejem, jeszcze muszę posprzątać. Nasypało się pełno nasionek, chyba z sosen, albo ze świerku, nie wiem z czego to jest. No i tak właściwie w soboty nie robimy w warsztacie. A przynajmniej we dwóch nie robimy z Tomkiem. Ja czasami pracuję. Dzisiaj niestety też ze względu na to, że to jest stały tutaj nasz miejscowy klient, więc podjąłem się zadania, co by to naprawić. Więc właśnie teraz dziergam kasetę. Tu jak się kable przytrzasnęły do ramy, się trzy żyły przerwały, więc właśnie się szykuję do lutowania. Będę musiał jeszcze dorobić jakieś mocowanie kasety i chyba już nie będę robił na te piny, tak jak tutaj było, że tu był kołek i tu był kołek gwintowany i śruby, bo śruba jest jakby do tej blachy dana pod puszką kasety. Więc musiałby teraz jeszcze puszkę odkręcić, tam wszystkie śruby skorodowane, nic się pewno nie będzie chciało odkręcić, trzeba będzie wiercić, ciąć, cudować. Więc po prostu dam, jakby się tu zmieści, dwa płaskowniki tutaj z boku do kasety, przyspawam tutaj do obudowy. I nie będę się z tym cyrtolił. No i pozostanie mi pospawać tutaj ten uchwyt. Bardziej już tego nie będę prostował, bo wszystkie te rury, one bardzo opierają się, jak to się próbuje prostować. Jest on jeszcze trochę odgięty, ale jakby nie ma to zupełnie wpływu na obsługę. Może nie wygląda to za ładnie, ale wpływu na obsługę nie będzie miało. Wyprostuję jeszcze ten pałąk osłaniający tutaj dźwignię. Go trochę tu podoginam, żeby tak nie odstawał na zewnątrz. Rozdzielacz już mam przezbrojony, bo klient wczoraj gdzieś specjalnie poleciał daleko w Polskę, bo mu bardzo zależy na tej maszynie i przywiózł cały ten rozdzielacz łącznie z tą kostką, tylko to taki też to złomek wyrwany z jakiejś maszyny, chyba granatem, bo na pewno nie odkręcone to było. Tu wam pokażę, reszta leży jeszcze w myjce. No, coś takiego przywiózł. Widzicie, wszystko tu jest albo odcięte, albo urwane, rury skręcone w świder. Tutaj te wszystkie, bo tak nawet jak zacząłem, że to przywieźli w całości, nawet mówię, fajnie, to przynajmniej niektóre, przynajmniej te rurki łącznikowe, abym miał tam z nimi problem, to sobie wykorzystam z tego rozdzielacza, ale tu niestety to wszystko jest zniszczone. Więc praktycznie wziąłem tylko dźwignię. Tu dźwignia jest nitowana z sekcją, takim bolczykiem. Trzeba było to roznitować, bo jeszcze się łudziłem, że sekcja z tego rozdzielacza mi ładnie przypasuje tam, ale jest różnica, tam parę setek. Tamta moja stara, tam sekcja z tamtego rozdzielacza, znaczy inaczej, sekcja z tego rozdzielacza, który przywieźli, jest minimalnie grubsza od tamtego, no bo myślę, że w fabryce to jakoś to tam, jak to idzie seriami, produkują, to jakoś to pasują korpus do sekcji, żeby to ładnie było subliwie szczelnie. No więc musiałem to przenitować.
Ten oryginalny suwak wykorzystałem tylko całą kompletną dźwignię, co tam już było widać. No i tak sobie jeszcze zostało mi tutaj zrobić zabiegi typu właśnie, najpierw porobię sobie te roboty lekkie, typu właśnie lutowanie, później wezmę, uruchomię sobie spawarę, przyczepię kasetę, poprostuję te dźwignie, no i zostanie wyprostowanie tego stopnia, no bo patrzcie jak on jest. Tutaj bok stopnia powinien licować tu z tą śrubą, także mu trochę brakuje, no i powinien się złożyć. O, tak jak ten się składa. No to sami widzicie, jest to różnica i tak złamała się ta cała szuflada, w której jest czujnik zbliżeniowy stopnia obecności operatora. No tutaj pęk w tym miejscu. Tu jest pęknięcie i tu jest pęknięcie. No i teraz planuję tu trochę odszlifować, bo pewno ten materiał się tu trochę rozciągnął i będzie się opierał, żeby wrócić z powrotem w to samo miejsce, więc tu natnę trochę te pęknięcia, zrobię tu trochę miejsca w materiale. No i wezmę pas, może gdzieś tam zaczepię, podjadę wózkiem i pasem to przyciągnę, może tutaj nagrzeję gazem taki pasek do czerwoności, metal się uplastyczni i pójdzie, a jeszcze to co będzie brakować, no to później jest jeszcze to zgięte, cały ten element. Tutaj ten, co to jest, czego to jest? O, to jest profil zamknięty, taki o dość grubej ściance, on się ugiął pewnie tutaj na tym spawie. Więc wtedy by pewnie już tam ciągnąć to pasem to będzie problem, więc nie wiem czy nie trzeba będzie po prostu jakiegoś kołka tu dopasować i siłownik i rozepchać to po prostu. I taki jest plan na dzisiaj. No jak zwykle, pogoda piękna, miałem robić jakieś swoje tematy, ale niestety jest się w pracy. Jedynie można by powiedzieć, że trzeba się cieszyć, że ta praca jest i jej nie brakuje, wręcz jest za dużo cały czas. No i nic się na to nie poradzi, kochani. No tak to musi niestety być. Także teraz pewno może jakiegoś nakręcę timelapsika z naprawy tej wiązki. Tu mam tylko trzy żyły do połączenia. Wyglądało to trochę gorzej. Myślałem, że to będzie gorzej. Nie jest to źle. Polutuję te termokurczki, zacisnę, zaizoluję to wszystko. No i sobota, zrobiła się 16. Plan był zupełnie inny, jak zwykle wyszło inaczej, miałem się zająć zupełnie innymi tematami. Tu przy śmieciarze spędziłem praktycznie dnióweczkę. Stopień pospawany, dławik wkręcony, czujnik założony. Ale co z tego, jak maszyna nie chce współpracować elektrycznie. Tu były w sumie 6 kabli było przerwanych, są polutowane, zakoszulkowane, zaizolowane, wszystko jest git. Kasetę tam przyspawałem na takie paskowniki, bo to było na takich pinach przez śrubę, takie przekombinowane. No, tu urwany jest grzyb, ale sam przełącznik jest, ten awaryjny jest sprawny, a maszyna współpracować nie chce. Nie chcę w ogóle załączyć elektryki na zabudowy, żeby w ogóle hydraulikę też uruchomić po, bo najpierw musi się część elektryczna uruchomić, później dopiero można hydraulikę obsługiwać. I nie cyka. Wyświetla jakiś błąd numer 2 i nie chce ruszyć. Nie wiem, ja na zależy się, szczerze powiem, nie znam, co miałem zrobić, zrobiłem. Dźwignia przełożona, kable polutowane, kaseta zamontowana.
A teraz jeszcze z tej hydrauliki 30 nie pocieknie, to dopiero jak się odpali maszynę, puści ciśnienie, zasteruje funkcjami, to wtedy dopiero widać, czy jeszcze gdzieś coś będzie do poprawienia, czy nie. Bo wszystkie te rury się dość mocno poprzeciągały w jedną i w drugą stronę, więc może być jeszcze różnie. No, nie jest to sprawdzone, bo nie było takiej możliwości niestety. No, także na tym akcenciku, który pokazuje brak powodzenia dzisiejszej akcji przy śmieciarze, kończę ten dzionek i do zobaczenia po niedzieli. Poniedziałek, także trzymajcie się.